Witamina B12 to jeden z najważniejszych składników w diecie. Jest to tym bardziej istotne, że średnio co dziesiąta osoba ma jej niedobór, a część osób doświadcza objawów braku tej witaminy pomimo, że jej poziom mieści się w normie, co wynika prawdopodobnie z tego, że ustalone oficjalne wartości referencyjne dla B12 są zbyt niskie. Aby zaś nie dopuścić do skutków deficytu B12, warto zadbać o jej odpowiednie dostarczanie wraz z dietą. W związku z tym przygotowałem dla Państwa ranking produktów najbogatszych w tę witaminę. Zanim przejdę do omówienia wspomnianego rankingu, to chciałbym podzielić się z Państwem ważną, a zarazem praktyczną informacją. Otóż, jeśli chcą Państwo skutecznie podnieść poziom B12 za sprawą naturalnych produktów, to nie wystarczy, że każdego dnia sięgną Państwo na przykład po jeden produkt bogaty w ten składnik. Należy bowiem wiedzieć, że witamina B12 jest transportowana i wchłania się w jelitach dzięki obecności cząsteczki o nazwie czynnik Kastla, określanej inaczej czynnikiem wewnętrznym. I to, co jest szczególnie ważne, to to, że ta cząsteczka ma bardzo ograniczoną pojemność, jeśli chodzi o przetransportowanie B12. Według literatury fachowej czynnik Kastla wysyca się, gdy przyłączy do siebie około 2 mikrogramy witaminy B12. Dlatego też, aby osiągnąć wysoką skuteczność wchłaniania B12 z przewodu pokarmowego do krwi, optymalnie jest dostarczyć w jednym posiłku właśnie około 2 mikrogramy tej witaminy. Jeśli spożyjemy w danym posiłku większą jej ilość, to i tak nie ulegnie ona wchłonięciu, a przynajmniej efektywność tego procesu będzie bardzo niska i niemal wszystko to, co dostarczymy powyżej 2 mikrogramów, pójdzie po prostu na straty i zostanie usunięte z organizmu. Na podstawie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, wniosek jest następujący. Aby podnieść poziom B12, staramy się włączać produkty bogate w ten składnik do kilku posiłków w ciągu dnia. O wiele lepszy efekt osiągniemy właśnie wtedy, gdy jednorazowo zjemy mniejszą porcję produktu zawierającego B12, ale będziemy robić to kilka razy w trakcie dnia, aniżeli byśmy dostarczyli bardzo dużo B12, ale tylko w jednym posiłku. Uprzedzając możliwe komentarze, odniosę się do jeszcze jednej kwestii. A mianowicie część z Państwa może zastanawiać się teraz, czy doustna suplementacja witaminą B12 jest zatem skuteczna, skoro jednorazowo i tak wchłaniają się bardzo małe jej ilości. Tu odpowiedź jest twierdząca, że jak najbardziej ma to sens. I jako ciekawostkę powiem, że tak naprawdę witamina B12 może wchłaniać się w naszych jelitach również wtedy, gdy czynnik kastla jest w pełni wysycony, a nawet gdy z jakiegoś powodu go brakuje. Drugą alternatywną drogą wchłaniania B12 jest tak zwana dyfuzja bierna, czyli witamina B12 po prostu przekracza barierę jelitową na podstawie różnicy stężeń bez udziału specjalnych transporterów. I to co jest tu kluczowe to to, że aby doszło do takiego biernego transportu trzeba jednorazowo dostarczyć bardzo wysoką ilość B12, która jest niemożliwa do osiągnięcia wraz z żywnością, ale z preparatami już tak. Mowa tu o dawkach rzędu 1000 mikrogramów. W wyniku biernej dyfuzji wchłania się zaledwie 1 do 2% wspomnianej witaminy. Jeśli więc zastosujemy 1000 mikrogramów, to wchłonie się około 10 do 20 mikrogramów, co i tak stanowi bardzo dużą ilość. Z tego też względu stosowanie bardzo wysokich jednorazowych dawek B12 w formie preparatów jest jednym z dobrych sposobów na uzupełnienie niedoboru B12. Skuteczność jest podobna do tej, jaką osiąga się poprzez domieśniowe zastrzyki z B12, które swoją drogą są bardzo bolesne. Ja jednak skupię się teraz, jak w bardziej naturalny sposób wysycić swoje ciało B12. Przejdźmy więc do rankingu produktów, które zdominowały produkty pochodzenia zwierzęcego, choć nie mam tu na myśli tylko mięsa. I co ciekawe, w zestawieniu tym znalazło się również miejsce dla jednego produktu niezwierzęcego. Pierwsze miejsce w rankingu produktów najbogatszych witaminy B12 zajęła wątroba wołowa. W jednej standardowej porcji, która waży 100 gramów, mamy bagatela 60 mikrogramów witaminy B12. Aby mieli Państwo pewien punkt odniesienia, to powiem, że według oficjalnych zaleceń powinniśmy każdego dnia dostarczać 2,4 mikrograma B12. Wychodzi więc na to, że taka jedna porcja surowej wątroby wołowej zawiera 25 razy więcej B12 niż wynosi nasze dobowe zapotrzebowanie. Tu jednak musimy wziąć pod uwagę to, że witam na B12 jest bardzo niestabilnym składnikiem. Ulega ona częściowemu zniszczeniu pod wpływem światła, wysokiej temperatury, a do tego jest rozpuszczalna w wodzie, stąd na przykład gotowanie sprawia, że pewne jej ilości są wypłukiwane. Wątorobę najczęściej spożywamy w formie gotowanej lub krótko podsmażanej, co, jak powiedziałem, prowadzi do strat B12. Na podstawie literatury fachowej możemy przyjąć, że pod wpływem obróbki termicznej tracimy średnio 40% witaminy B12. W efekcie z naszych 60 mikrogramów pozostanie 36 mikrogramów, co wciąż jest bardzo dużą ilością. A tak jak powiedziałem, w jednym posiłku dobrze jest dostarczyć około 2 mikrogramy B12, bo jej większe ilości i tak dobrze się nie przyswoją. Oznacza to, że wystarczy spożyć zaledwie około 10 g ugotowanej lub podsmażonej wątróbki wołowej, aby spełnić to kryterium. W przybliżeniu będzie to około 1-2 łyżki, czyli bardzo niewielka porcja. Drugie miejsce przypadło również w wątrobie, ale tym razem wieprzowej, która wydaje mi się, że jest w naszym kraju bardziej popularna niż wątroba wołowa. W jednej porcji, czyli 100 gramach surowej wątroby wieprzowej znajduje się 26 mikrogramów B12, czyli ponad dwukrotnie mniej w porównaniu do poprzedniej wątroby. Jeśli doliczymy do tego straty związane z przygotowaniem takiej wątróbki do spożycia, to pozostanie 15,5 mikrograma. W efekcie, aby spożyć 2 mikrogramy B12 wystarczy nam około 15 do 20 gramów tego produktu, czyli mniej więcej 3 pełne łyżki. Na trzecim miejscu w dzisiejszym rankingu znalazły się nerki wołowe. Jak zatem Państwo widzą, to właśnie podroby są wyjątkowo zasobne w B12. Nerki wołowe zawierają tylko nieco mniej B12 niż przed chwilą wspomniana wątroba wieprzowa, bo 25 mikrogramów w 100 gramach. Do tego również doliczamy wspomniane straty w wysokości około 40% i wychodzi nam 15 mikrogramów. Dla zasady jeszcze wspomnę, że dobrym źródłem B12 jest również wątroba drobiowa, która zajęła czwarte miejsce. Jedna 100 gramowa porcja surowej wątróbki drobiowej dostarcza 16,5 mikrograma B12. Uwzględniając straty pozostaje około 10 mikrogramów, czyli również i w tym przypadku wystarczy, że sięgniemy tylko po kawałek takiej wątróbki, aby za sprawą jednego posiłku nasycić czynnik kastla wspomnianą witaminą. Z tego też względu wspomniane podroby można z powodzeniem wykorzystać nawet jako niewielki dodatek do jakiejś potrawy, a nie główny jej składnik. Zostawmy już teraz podroby i przejdźmy do miejsca numer 5, które przypadło śledziowi. Warto bowiem wiedzieć, że dobrym źródłem B12 są właśnie niektóre ryby. I na szczególną uwagę zasługuje śledź atlantycki. Jedna standardowa porcja śledzia, czyli jeden płat o masie 100 gramów, zawiera 13,5 mikrograma B12. Jest to zatem zbliżona wartość do zajmującej czwarte miejsce wątroby drobiowej. Jeśli uwzględnimy straty związane z obróbką technologiczną, to pozostaje nam około 8 mikrogramów, czyli wciąż dużo. Aby wysycić czynnik kastla, który transportuje B12 z przewodu pokarmowego do krwi, wystarczy nam 25 gramów śledzia, czyli 1 czwarta płata. Jest to niewielka porcja, stąd również i w tym przypadku śledź nie musi stanowić głównego dania, a może być tylko dodatkiem np. do sałatki. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl dziennik. Na miejscu szóstym mamy z kolei owoce morza, a konkretnie małże. Zwyczajowa porcja świeżych małży bez muszli to 100 gramów. Taka ich ilość zawiera tylko nieco mniej B12 niż śledź, bo 11,5 mikrograma, a po uwzględnieniu strat jest to 7 mikrogramów. Również i w tym przypadku w zupełności wystarczy, jeśli zaserwujemy je sobie jako dodatek do dania głównego. Siódme miejsce przypadło znów rybom. Tym razem mowa tu o sardynkach w oleju, bo w takiej formie zwykle je spożywamy. W 100 gramach sardynek w oleju mamy 9 mikrogramów B12. Oznacza to, że jedno standardowe opakowanie o masie 120 gramów zawiera 11 mikrogramów wspomnianej witaminy. Jako zaś standardową porcję możemy założyć połowę puszki, co da nam około 5,5 mikrograma. I taka ilość w zupełności wystarczy, aby za sprawą jednego posiłku w pełni wysycić transportery witaminy B12. Kolejne miejsce zajmuje makrela atlantycka i tu znów jedna standardowa porcja to 100 g, w której znajduje się 8,5 mikrograma B12. Doliczając straty, ponieważ mało kto spożywa makrele na surowo, pozostaje nam 5 mikrogramów B12, czyli bardzo porównywalna ilość do wspomnianych przed chwilą sardynek. Na miejscu 9 również mamy rybę. Tym razem jest top tęczowy. W porównaniu do poprzednich ryb zawiera on już około dwukrotnie mniej B12. Jedna porcja tej ryby o masie 100 g zawiera 4,5 mikrograma B12, co po uwzględnieniu strat daje nam 2,7 mikrograma. Aby zatem w pełni wysycić czynnik kastla podczas jednego posiłku, należałoby spożyć właśnie w przybliżeniu taką jedną 100 gramową lub nieco mniejszą porcję pstrąga. Kolejnym produktem na dzisiejszej liście o nieco mniejszej zawartości B12 jest łosoś. Według tabeli wartości odżywczej produktów, poziom B12 w 100 g surowego łososia wynosi 3.2 mikrograma, zaś w łososiu poddanym gotowaniu czy wędzeniu będą to w przybliżeniu 2 mikrogramy. Oznacza to, że 100 g łososia to idealna jednorazowa porcja, jeśli chodzi o optymalne wchłanianie B12. Pewne ilości witaminy B12 znajdziemy też w produktach mlecznych. Dobrym tego przykładem jest kefir, który otwiera drugą dziesiątkę produktów i zajmuje miejsce 11. Włączenie jednej szklanki kefiru do diety wzbogaca nasze ciało o około 1,75 mikrograma B12, co stanowi 70% łącznej pulitej witaminy, którą powinniśmy dostarczać każdego dnia. Poza kefirem, przedstawicielem produktów mlecznych zawierających B12 jest mleko pasteryzowane. Jeśli ktoś z Państwa je pije, to proszę wiedzieć, że w 100 ml takiego mleka jest pół mikrograma witamin B12, co w jednej porcji, czyli jednej szklance, daje nam 1,25 mikrograma. Taka ilość pozwala pokryć podstawowe, dobowe zapotrzebowanie na B12 w 52%, co również jest całkiem dobrym wynikiem. Jak dotychczas mieli okazję się Państwo przekonać, w dwunastce produktów najbogatszych w B12 znajdują się podroby tak jak wątroba i nerki, niektóre ryby, owoce morza w postaci małż, a także wybrane produkty mleczne. Warto jednak wiedzieć, że B12 jest obecne również w innych produktach, w tym w mięsie, choć są to już mniejsze ilości. Na trzynastym miejscu znalazło się mięso wołowe. Zawartość B12 w tym gatunku mięsa kształtuje się na poziomie 2 mikrogramów na 100 gramów produktu, które możemy uznać za jedną porcję. Jednak nie zapominajmy o stratach podczas gotowania i smażenia. W efekcie realnie w 100 gramach wołowiny znajduje się 1,2 mikrograma B12. Jest to dość mało w porównaniu do poprzednich produktów, ale przypominam, że nasze dobowe zapotrzebowanie na B12 wynosi 2,4 mikrograma. Oznacza to, że wspomniana porcja mięsa wołowego może pokryć zapotrzebowanie na ten składnik w 50%. Od razu też dodam, że miejsce 13 na dzisiejszej liście wołowina zajmuje egzekwostuńczykiem. Miejsce 14 to z kolei ser żółty. Co prawda w przeliczeniu na 100 gramów zawiera on więcej B12 niż mleko, ale mało kto spożywa takiej jego ilości. Za jedną przeciętną porcję uznałem trzy plasterki, czyli około 60 gramów. W tych trzech plasterkach znajduje się 0,9 mikrograma B12. W efekcie zjedzenie trzech plasterków sera żółtego dostarcza nam niecałe 40% dziennego zapotrzebowania na B12. Kolejną, czyli 15, pozycję w zestawieniu produktów najbogatszych w B12 zajmuje jogurt naturalny. Sięgając po jedno standardowe opakowanie o masie 180 g spożywamy 0,7 mikrograma B12, co stanowi 30% dobowego zapotrzebowania, czyli wciąż jest to stosunkowo zadowalająca ilość. Tuż za jogurtem naturalnym mamy jajka. Jedna sztuka to około 0,5 mikrograma B12. Oznacza to, że spożywając jedno jajko, pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na B12 w 20%. Miejsce 17 w dzisiejszym zestawieniu przypadło mięsu wieprzowemu. Co prawda w 100 gramowej porcji surowego mięsa wieprzowego mamy 0,7 mikrograma witaminy B12, czyli tyle samo, czy nawet nieco więcej w porównaniu do jogurtu naturalnego i jajek. To jeśli poddamy je gotowaniu, pieczeniu lub smażeniu, to uzyskamy mniejsze jej ilości. Będzie to około 0,4 mikrograma w 100 gramach. Jest to trzykrotnie mniej w porównaniu do mięsa wołowego, które zajęło miejsce 13. W efekcie spożywając wspomnianą porcję wieprzowiny pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na B12 w około 17%, czyli jest to stosunkowo mało, choć jednocześnie możemy uznać, że mięso wieprzowe jest dość dobrym źródłem B12. Witaminę B12 znajdziemy również w mięsie drobiowym. Na 18 miejscu znalazło się mięso z indyka, które w 100 gramach zawiera 0,6 mikrograma B12, czyli jest to ilość bardzo zbliżona do mięsa wieprzowego. Odejmując od tego jeszcze straty powstałe w wyniku obróbki termicznej, pozostaje nam 0,35 mikrograma B12, czyli 15% dobowego zapotrzebowania. Przedostatnie miejsce zajął serek wiejski. Za jedną porcję możemy uznać pół standardowego opakowania, czyli będzie to 100 gramów. W takiej masie serka znajduje się 0,3 mikrograma B12, co stanowi około 13% całkowitej pulitej witaminy, jaką należy dostarczać każdego dnia. Na ostatnim miejscu umieściłem chlorellę, czyli pewien rodzaj jadalnej algi, którą można kupić w formie sproszkowanej lub w postaci kapsułek. Jeszcze do niedawna uważano, że B12 znajduje się wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego, a jak się okazuje, również i niezwierzęce pokarmy mogą być jej źródłem. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi pokazały, że stosowanie 9 g chlorelli dziennie skutecznie podnosi poziom B12 w naszym organizmie. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy doświadczenia wskazali, że chlorella jest dobrym źródłem biodostępnej witaminy B12, choć tu muszę zaznaczyć, że badanie to było sponsorowane przez jednego z producentów chlorelli, stąd do tych wyników powinniśmy podchodzić z pewnym dystansem. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę na to, co z kolei zauważyli eksperci w innej pracy naukowej: a mianowicie wykazali oni, że istnieje bardzo duża rozbieżność, jeśli chodzi o zawartość B12 w poszczególnych produktach z chlorellą. Niektóre preparaty mają nawet kilkadziesiąt razy mniej witaminy B12 niż te o najwyższej zawartości. Dlatego też nigdy nie możemy być pewni, ile tak naprawdę B12 znajduje się w konkretnym produkcie z chlorellą, po który sięgamy. W przybliżeniu możemy jednak uznać, że w 100 gramach chlorelli znajduje się około 100 mikrogramów B12. Zwykle jedna sugerowana dzienna porcja chlorelli to około 5 gramów, czyli najczęściej jest to od 10 do 20 kapsułek. To z kolei by oznaczało, że w takiej porcji mamy 5 mikrogramów B12, czyli 200% dobowego zapotrzebowania. I gdyby kierować się taką uśrednioną zawartością B12, to chlorella zajęłaby dziś ósme miejsce. Jednak z uwagi na to, o czym przed chwilą powiedziałem, że nie jest to stabilne źródło B12, to zamieściłem ją na ostatniej lokacie. W mojej ocenie nie ma sensu kupować chlorelli tylko po to, aby dostarczyć B12. Jeśli mają Państwo zbyt niski poziom tej witaminy w organizmie, to według mnie lepiej sięgnąć po inne produkty z dzisiejszej listy lub zastosować odpowiednią suplementację megadawkami B12. Będzie to bardziej sprawdzony sposób na podniesienie stężenia tej witaminy w naszym ciele. Niemniej chlorelle warto stosować, ponieważ, tak jak wykazałem w jednym z filmów, ma ona dość szerokie działanie zdrowotne. I wówczas, jako tylko dodatkowe źródło B12, będzie ona dobrym rozwiązaniem. Przy okazji chciałbym jeszcze podkreślić, żeby nie pomylić chlorelli z inną algą, czyli spiruliną. Należy bowiem wiedzieć, że w spirulinie znajduje się tylko pseudowitamina B12, czyli, mówiąc w pewnym uproszczeniu, nieaktywna forma B12, która nie może być wykorzystana przez nasz organizm. Tak jak wcześniej powiedziałem, ważne jest nie tylko to, po jakie produkty sięgniemy, ale istotne jest również to, aby produkty bogate w B12 spożywać kilka razy w ciągu dnia, a nie w jednorazowej większej porcji, ponieważ dzięki temu większe ilości tej witaminy wchłoną się z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. A pozostając w temacie B12, zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym dość szczegółowo omawiam, jakie objawy mogą wskazywać na to, że brakuje nam tego składnika. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.